odpowiedziałam raz, bo musiałam sprawdzić, czy mnie słychać. Dzień dobry Państwu, właściwie dobry wieczór. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa na tej naszej pięknej i dostojnej uroczystości. Ogromnie ciepło witam gości zaproszonych. Wójta gminy Leśnica, pana Marcina Kasinę, pana Kronce. Bardzo serdecznie witamy dyrektor Centrum Usług Wspólnych, panią Monikę Galik. Serdecznie witamy również radnych gminy Oleśnica. Bardzo gorąco witam wszystkich zaproszonych, wspaniałych artystów. Witam bardzo serdecznie rodziców. Szanowni rodzice, to dzięki Państwu możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Szanowni rodzice, wsparliście naszą szkołę dzisiaj najpiękniej. Bardzo serdecznie dziękuję za te pyszne babeczki, ciasta, za kawiarenkę, za to wszystko, czym my dzisiaj będziemy mieli okazję się cieszyć. No i serdecznie dziękuję kołom gospodyń wiejskich z Boguszyc i ze Spalin za to, że nas pięknie wsparły. Ale najgłośniejsze brawa dla naszych uczniów i dla przedszkolaków, i dla nauczycieli. Dzisiejszą uroczystość przygotowaliśmy razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor, pani Monice Małobeckiej za to, że się dała namówić na tę naszą inicjatywę. Wszystkiego co najlepsze życzę Państwu, miłych i wspaniałych wrażeń. Głos oddaję naszym przedstawicielom. A czy witała Państwa głowa tej szkoły, pani dyrektor Agnieszka Grodowa. Wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Zanim wybrzmią kolędy, kilka słów na temat tego, o którym już pani dyrektor wspomniała. Adama Mickiewicza, który już za chwilę kilka będzie patronem tej szkoły. Szkoły podstawowej gminy Oleśnica, w Oleśnicy. Lecz dlaczego kolędujemy z Mickiewiczem? Dlaczego święta Bożego Narodzenia są nieodłącznym elementem jego życiorysu? Przenieśmy się w czasie i przestrzeni. Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1798 roku. Na nowogródzkiej ziemi, w tę rozią wigilijną noc, przyszedł na świat chłopiec, mały Adaś, który później stał się wielkim człowiekiem, znakomitym poetą, narodowym wierszem. Józef Witlin w wierszu Pieśń Wigilijna o Adamie Mickiewiczu napisał tak. I tobie i jej nad kołyską świeciła gwiazda Betlejem. Z anioły bez koły czuwały nad nim osły i łagodne woły. Dzieciątku swemu śpiewała w stajence matka dziewica. Ciebie w Wigilię lulała Wigilia w strumieniu rodzica. Adam Mickiewicz zawsze z wielką czcią i zaangażowaniem świętował Boże Narodzenie, włączał się w przygotowania do Wigilii, uczestniczył w pasterce i z rozrzewnieniem słuchał kolęd. Szczególnie ulubioną była kolęda W żłobie leży tuż po wieży, którą napisał Piotr Skarga. Dla poety 24 grudnia niewątpliwie był dniem wyjątkowym. Świętował wówczas Wigilię Bożego Narodzenia. Swoje urodziny i imieniny. Maryja, córka poety, tak wspominała rodzinne święta. Zazwyczaj Wigilii ściśle był u nas zachowywany. Dzień ten był najsolenniejszy w roku. Rano szliśmy ojcu winszować, składając mu życzenia i podarki. Później zaczynała się długa procesja przyjaciół i znajomych, która przez dzień cały trwała bez ustanku. Wieczorem, na stole sianem zasłanym, ukazywała się Wigilia. Na nitce spuszczonej u sufitu wisiała gwiazda z okładka i kolebka, które ojciec sam przygotował. Jednak różne Wigilie przeżywał Mickiewicz. Te z 1824 roku, opisaną w dziadach, spędził wraz z innymi filomatami w więzieniu, w klasztorze bazylianów w Wilnie. Wagę Narodzenia Pańskiego dobitnie podkreślił w zdaniach i uwagach, gdzie napisano. Wierzysz,
że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie narodził się w tobie. Z dala od rodzinnych stron święta niosły zadumę i tęsknotę za polskością, za tradycją. Według literaturoznawców, w bożonarodzeniowym czasie, w 1831 roku, zaczął powstawać pan Tadeusz. A do historii przeszły również polonijne święta w Paryżu 1840 roku. Na uczcie u Eustakego Januszkiewicza doszło do starcia dwóch literackich mocarzy, dwóch orłów rywalizujących o prymat nad poetyckim niebem. Na znakomitą improwizację Juliusza Słowackiego Adam Mickiewicz odpowiedział genialną przemową, która tak oszołomiła wszystkich gości, że prawdopodobnie nawet Juliusz Słowacki szlochał, słuchając swojego konkurenta. Spór o to, który z nich jest większym poetą, trwa do dziś. Ale czy był potrzebny, czy warto to rozstrzygać? Przecież święta to czas, w którym gasną wszelkie spory. Nawet te pomiędzy Mickiewiczem i Słowackim. A dzisiaj będziemy wspólnie kolędować i niech nasze wspólne spory również przygasną. Pierwszymi artystami, których będziemy tutaj podziwiać, razem z nimi kolędować, a później, mam nadzieję, gromko oklaskiwać, będzie chór Una Voce, który już teraz zapraszamy na scenę.
Wielkie brawa. Wielkie brawa dla naszych najmłodszych artystów.
miasta Pierwszawy. Utwór Noel w polskiej wersji językowej ukazał się na ekumenicznej płycie zespołu TGD Kolędy Świata 2. Tytuł kolędy, słowo Noel, pochodzi z języka hebrajskiego, choć współcześnie znajdziemy go w słownikach kilku europejskich państw, a oznacza po prostu kolędę, narodzenie, względnie Dzień Bożego Narodzenia. Za chwilę na scenie wystąpią absolwentki mieszczącego się do niedawna w murach naszej szkoły Gimnazjum Gminy Oleśnica oraz absolwentki Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicach. Panie, występując w zespole Magnes, a potem Lumen, reprezentowały naszą szkołę w licznych konkursach, w których niejednokrotnie zdobywały najwyższe miejsca na podium. Dziś z przyjemnością wysłuchamy w ich wykonaniu dwóch kolęd. Kolędę Maryi oraz Noel. Wokalistko towarzyszyć będzie grupa taneczna aniołków z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły. Powitajmy je dzisiaj z wielką radością na naszej scenie. Thank you.
uczniów i wspaniałe domy absolwentki wspaniałej szkoły, która już wkrótce będzie miała wspaniałego patrona. Drodzy Państwo, jeśli ktoś jeszcze nie skorzystał, to ma szansę wesprzeć działalność Szkoły Podstawowej gminy Oleśnice. Oleśnice w różny sposób. Uczniowie naszej szkoły tutaj krążą wśród Państwa ze skarbonką, ale również przy wejściu na halę sportową można wziąć udział w loterii, w kole fortuny, każdy was wygrywa. Można również nabyć różne pyszności przygotowane przez naszych kochanych rodziców, ale także przez koła gospodarki miejskich. A teraz kolejna odsłona wspólnego komentowania.
brawa. Wspaniali artyści na scenie i równie wspaniali przed sceną. Komu się podobało ten klaszczyk dwa razy głośno? Sprawdzimy. Oczekali kolejni artyści. Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni i niepotrzebni nikomu. I nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swego domu. Weź do ręki biały okładek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić. I życz szczęścia całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. Zespół Boguszczania powstał w maju 2013 roku. Artyści specjalizują się w wykonywaniu pieśni ludowych z różnych regionów Polski. Kierownikiem zespołu i akompaniatorem jest instruktor Gminnego Ośrodka Kultury pan Rafał Czepiżok. W wykonaniu zespołu Boguszczania usłyszymy dziś kolędy Wielka Radość Nastała oraz Głosy Pastuszek. Artyści już zmierzają na scenę.
kilka z podziękowaniami dla zespołu i po życzeniu. A na tym etapie naszego koncertu warto przypomnieć to, co już było na naszych wideo zapowiedziach i wykonać jak koniec i nie tylko. Drodzy Państwo, a teraz tak jak obiecałem, czas na Państwa. Bardzo proszę o włączenie tutaj dodatkowego oświetlenia, ponieważ potrzebuję, żeby Państwa również widzieć bardziej. Janku, masz vouchery. Vouchery, czyli takie symboliczne przedmioty, które będzie można zamienić na usługę lub rzecz i umówić się z ofiarodawcami tych rzeczy, żeby później wspomóc i finansowo Szkołę Podstawową w Gminie Oleśnica. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy licytować, to makijaż okolicznościowy. Makijaż okolicznościowy. Cena wywoławcza, Szanowni Państwo, to 50 zł. Cena wywoławcza 50 zł. Sobie może zejdę, żeby widzieć. Czy któraś z Pań by chciała, może któryś z Panów chciałby zasponsorować? Jak? 160. Po raz pierwszy 160. Jest przebitka. 160 za makijaż okolicznościowy. Po raz pierwszy. Może się moja lewa strona tutaj uruchomi jeszcze? Przejdę. Tam jeszcze nie patrzę. 160 zł za makijaż okolicznościowy. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Czy ktoś da więcej jeszcze? Nie ma. Mam łotek. Sprzedane. Przelamy, zapraszamy po odbiór vouchera, a później sprawy finansowe, jak to, no, dżentelmeni bez spraw finansowych, natomiast gratulujemy serdecznie. Kolejna licytacja, będziemy licytować stojak na kwiaty w stylu loft. Cena wywoławcza 50 zł. Stojak, proszę bardzo. Pięknym i klasycznym kolorze czerni. Cena wywoławcza 50 zł. Któż chętny na ten stojak? Czekam na zgłoszenia. 90 po raz pierwszy. Suwa po raz pierwszy. Lewa strona się uruchomiła. Zazdrości byli. Suwa po raz pierwszy. 110 po raz pierwszy. 120 po raz pierwszy. 130 po raz pierwszy. Tutaj lewa. A, jest, tak? Ile? 110. 150. 170 po raz trzeci sprzedany. Zapraszamy. Gratulujemy. Drodzy Państwo, jeszcze mamy jeden voucher. Będziemy licytować fryzurę na każdą okazję. Na każdą? Absolutnie każdą. Karnawał trwa. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł jest przebitka. 100 zł po raz pierwszy. 110 po raz pierwszy. 180 po raz pierwszy. Proszę bardzo. Co ma to lewa strona? 180 po raz pierwszy. 180. Przypominamy osobom, które dopiero do nas zachodzą, że licytujemy fryzurę na każdą okazję. 180 po raz drugi. Po raz trzeci. Sprzedane. Zapraszamy po odbiór. Drodzy Państwo, mamy worek. Worek z ziemniakami o wadze 50 kg. Proszę bardzo. Czy ktoś chętny? Zaraz zrobimy frytki i będzie... Jest! I... Funda. To Tariki Bunda. Te słowa pojawią się w kolejnej kolędzie. Co oznaczają? Mniej więcej kołyska pełna śmiechu. Radość bije ze żłóbka, gdy nowo narodzonego śpiewem witają pasterze, w tym chuba nieboraczek, co śpiewać nie umie.
Posłuchajmy wesołej, pasterskiej kolędy sprzed prawie 300 lat. Na scenie za chwilę wystąpią uczniowie klasy czwartej, którym zaakompaniuje duet taty i córki. Nie.
tutaj oczywiście też mamy podziękowania i gratulacje. Może prosić pani, proszę bardzo, z klasy pani. Czas na kolejną odsłonę naszego kolegowania. A ja się bardzo, bardzo postaram. Zrobię prezent dla Mikołaja. Zrobię mu szalik, piękny i nowy, żeby go nosił w noce zimowe i żeby nie zmarł w szyję i w uszy, gdy z górej chmury śnieg zacznie kruszyć. Niech się cieszy święty Mikołaj, tak rzadko ktoś mu daje prezenty. Wszystkie dzieci kochają prezenty, a szczególnie te, które przynosi święty Mikołaj. Piosenkę o listach, które dzieci piszą do świętego Mikołaja, usłyszymy w wykonaniu Zuzi z klasy trzeciej, Martyny z 8A oraz pani Małgosi, nauczycielki Siewicy. Wokalistką towarzyszyć będzie grupa taneczna z klasy pierwszej. Wielkie, wielkie brawa dla naszych artystów. Czy pan smutno będzie?
Młodzież Świętego Mikołaja, bardzo dziękujemy za teatr. Na pewno Państwo zastanawiali się kiedyś, co robi Święty Mikołaj, kiedy wręczy wszystkim dzieciom, prezenty w grudniu. My tutaj spieszymy z odpowiedzią, przyjeżdżamy na nasze koncerty. A teraz zapraszamy na kolejną odsłonę naszego kalendarza. Zabieramy teraz Państwa w podróż do Betlejem wraz z trzema królami. I nie będzie to wyprawa na wielbłądach. Pojedziemy raz w skrzypiącym wodzie, w śnieżne zaspy, mroźną noc. Niech prawdziwie zimowa aura towarzyszy kolędowaniu pod wspólnym niebem. Zapraszamy teraz na scenę szkolny zespół Lumen, który wykona dla nas skrzypi wóz. Zapraszamy na scenę. Wieczornej na niebie.
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Tych pięknych, bożonarodzeniowych tradycji i obyczajów uczymy się od swoich rodziców. Za chwilę na tej scenie wystąpi nie kto inny, jak właśnie chór rodziców, uczniów naszej szkoły, w wykonaniu których usłyszymy wiązarkę tradycyjnych kolęd oraz pastoralkę Tylko jedna jest taka noc. Ogromne brawa! Zapraszamy na scenę!
bardzo dziękuję. Dlaczego śpiewamy baladę? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do śpiewu. Dziś z pięknym uśmiechem na twarzy fajne babki z koła gospodyń miejskich w Bogusicach zaśpiewają do nas dwie kolędy. Złota Jerozolima i Dnia Jednego o północy. Oh, it's a
zapraszamy do kolejnego etapu naszego wspólnego, pięknego, wieczornego, świątecznego kolejnego. Szkolne życie jest przepełnione schematami. Dla przykładu na co dzień to my śpiewając odpowiadamy na pytania naszych nauczycieli. Zazwyczaj triumfujemy, choć czasami zdarza się niedociągnięcie, luka w wiedzy. Dzisiaj role się odwrócą. To my dajemy szansę naszym nauczycielom, aby śpiewająco się przed nami zaprezentowali. Oceniamy sprawiedliwie, ale dobrotliwie. Dzisiaj w wykonaniu pedagogów naszej szkoły usłyszymy dwie kolędy. Życzę Ci oraz triumfu, drodzy nauczyciele. Życzymy powodzenia. Triumfujcie! Musicie nam Państwo dodać trochę otuchy, bo mamy straszną tremę.
okazję jego podziękowania. A też w imieniu wszystkich Państwa, którzy tutaj tak pięknie wspierali naszych artystów. Ja muszę powiedzieć, że nie wiem, czy jeszcze na naszej sali jest strażak, wiem, że był na początku, ale tak widzę, że chyba by się powoli przydał, bo scena jest rozpalona. I brawa dla naszych artystów, nie rozumiemy nic. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nie mi Pan Bóg włada, a my do Betlejem. Tak mówią do siebie pasterze w kolędzie bracia patrzcie jeno. Za chwilę w wykonaniu zespołu Wielutowiany Wis usłyszymy tę piękną kolędę. A zaraz po niej utwór Raduj się świecie. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy Bóg się rodzi
kiedy mostek leje, kiedy cały świat kocha. Święta to czas, kiedy jedno serce podróżuje do wszystkich. Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może uczynić jej Betlejem. Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowonarodzoną miłość. A do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja. A miłość przyjdzie sama. Za chwilę na tej scenie wystąpi chór Unowoce, powstały w 2013 roku. Kierownikiem organizacyjnym i artystycznym chóru jest dyrygent pan Andrzej Plus. W wykonaniu artystów chóru Unowoce usłyszymy dwie kolędy. Syn Dzieciątka Jezus oraz kolędę Nocą Jasną. Ogromne brawa dla wspaniałych artystów! Thank you.
Nie skończmy. Przepraszam. Wiem, że można podpadać pod drzewie posłowie, ale nie skończmy. Zapraszamy wszystkich artystów, którzy zostali z nami jeszcze, na scenę. Ci, którzy się zmieszczą na scenie, to zapraszamy na scenę. Piątkowy wieczór, że wsparliście naszą szkołę najcieplej
Gratuluję i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję moim wspaniałym koleżankom, chórom, zespołom, dzieciom i ogromne brawa dla wspaniałych prowadzących. Dziękuję również i do zobaczenia. Za rok. 13. okazja na kolędowanie za rok. Dziękuję. Jeszcze krakowiaka nie zachęcam. Nie, 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 nie